Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, dowodem rzeczy niewidzialnych. Wiara jest aktem własności tego, czego nie widzimy, tego, czego się spodziewamy. Jest tam słowo hypostasis, czyli akt własności. I tak mówi nam list do Hebrajczyków, 11 rozdział, 11 werset. Konieczność wiary. Czy wierzysz Bogu, czy znasz Go, czy istnieje więź między Twoją duszą a Nim, czy możesz Mu we wszystkim zaufać, czy w tej chwili świadomie opierasz się na Nim, na Jego słowie, na Jego ramieniu? Pamiętaj, jeśli jest jakaś ciemność lub wahanie w tej kwestii, oddanie jest i musi być wykluczone. Nie jesteś w stanie wtedy tego zaoferować. Wszelkie stałe oddanie spoczywa na solidnym gruncie osobistej wiary w Boga żywego. Nie możemy zbyt mocno nalegać na to w dniu tak powszechnego i płytkiego wyznania. Nie wystarczy powiedzieć, że w cudzysłowie wierzymy. Jest tego o wiele za dużo wiedzy w głowie i deklaracji z ust. Łatwo jest powiedzieć, że wierzymy, ale jak to ujął Jakub? Cóż to za korzyść, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę? Wiara jest boską rzeczywistością, a nie zwykłym ludzkim wysiłkiem. Opiera się na Bożym objawieniu, a nie na działaniu ludzkiego rozumu. Wiara łączy duszę z Bogiem żywym, potężnym ogniwem, którego nic nie jest w stanie rozerwać. Wiara unosi duszę w górę i niesie ją w triumfie bez względu na wszystko. Mogą pojawić się niepowodzenia i zamieszanie, błędy i zło, chłód i martwota, spory i podziały, załamania i odwrócenie się, potknięcia i niespójności, wszystkie rodzaje rzeczy, które mogą zachwiać pewnością siebie i oszołomić duszę, ale wiara trzyma się swojej spokojnej, stabilnej drogi, niezachwiana i niezmącona. Wiara opiera się tylko na Bogu i w Nim znajduje wszystkie źródła. Nic nie może dotknąć wierności Boga i nic nie może zachwiać ufności serca, które po prostu bierze Boga za Jego słowo. Pamiętajmy, że wiara to po prostu branie Boga za Jego słowo. Jest to wierzenie w to, co mówi Bóg, ponieważ On to mówi. Jest to przyjmowanie Bożych myśli zamiast naszych własnych. Jakie to proste. Bóg się objawił, a wiara idzie w świetle tego objawienia. Bóg przemówił, a wiara wierzy słowu. Konieczność wiary. Wiara jest aktem własności tego, czego się spodziewamy, dowodem rzeczy niewidzialnych.